Bardzo się cieszę, że przychodzisz do nas przed świętami, jako, jakby to powiedzieć, apostołka wegetarianizmu. Ponieważ, chciałabym. Aniołek. Wydałaś przed chwilą swoją kolejną książkę, w której jest mnóstwo świetnych i w sumie bardzo prostych przepisów. To też mi się podoba w twoich książkach, że one nie są dla jakichś, wiesz, super specjalistów, tylko dla ludzi. No mimo, że to mówisz, bo to jest rzadkość. Jak ktoś otwiera książkę wegańską, to mówi, że... Że skomplikowane? Tak, od razu nawet nie czytając. Coś to tak. Takie podejście, powiedziałabym, niekoniecznie. Nie pochwalam tego podejścia, warto się jednak z tym zmierzyć. Zwłaszcza, że naprawdę te przepisy bywają bardzo proste, ale chciałabym Cię dzisiaj zaprosić na początek do tego, żebyś przekonała moich widzów, jeśli są tacy wśród nich, tych, którzy nie wierzą, że w święta może być bez mięsa. Może być bez mięsa i, bez mięsa i może być pysznie, bo to najważniejsze, bo święta to jest cieszenie się jedzeniem. No właśnie. No a jak mamy się położyć coś na stół, do czego nie jesteśmy przekonani, to święta to jest chyba nie za bardzo moment, żebyśmy jedli coś, co nam nie smakuje. A jedzenie wegańskie, roślinne potrafi być pyszne, potrafi mieć pełno smaków, aromatów, tym bardziej, że nasza kuchnia polska bardzo na nim bazuje, szczególnie w święta, oprócz rybka. No Wigilia jest w sumie, jak to by powiedzieć, jak to się mówi, laktoowo? Nie laktoowo właśnie, nie. Semi wegetariańska, bo jest ten karp, tak? Tak, jest ryba, czyli semi. Okej, ale poza tym mamy wszystko to, co jest jarskie, tak? Barszcz, pierogi z grzybami. Kapustnymi grzybami, różne rodzaje kapusty z grzybami, zupa grzybowa. I one nie są na rosołach, prawda? Tak, tylko to są buliony warzywne. Tak, oczywiście to też od nas zależy, bo zależy także, jaką mamy tradycję w domu. I ja wiem o tym, że różne potrafy mogą być przez każdą panią domu inaczej zupełnie wykonywane, no i przekazywane z pokolenia na pokolenie, zupełnie to inaczej wygląda. Jeszcze jest właśnie barsz grzybowy, to moja niedoszła teściowa mnie uczyła, no właśnie taki barsz, ale grzybowy, rewelacyjny w smaku. Po raz pierwszy go właśnie u niej jadłam, bo ona po prostu pochodzi z Kresów i zupełnie nowe smaki mi przekazywała. Wszelkie rodzaje maku, makowca, łamańcy, czyli taki makuch, czyli mak z takim łamanym ciastem pierogowym. Już mówiliśmy o pierogach. To mogłoby... Kutia przecież o, też. Kutia. No to jest to kutia dopiero. Też z pęczakiem. Bomba zdrowia, co? Oczywiście. Kompot suszu? No trawienie. Tak. Nie każdy go lubi, bo to jest taki posmak tej wędzonej śliwki, ale kojarzy mi się naprawdę ze świętami. Ale ja też wplatam swoje rzeczy w kuchnię wigilijną. Na przykład różnego rodzaju pasztety, ale to już roślinne. Ich przepisów, ich jest naprawdę mnóstwo, więc możemy wybrać swoje ulubione smaki. Mogą być soczewicy, mogą być z fasoli, mogą być z kaszy jaglanej. Ja bardzo lubię z zielonej soczewicy i pieczarek. Taki ma lekki posmak, takiej pasztetowej, klasycznej, więc... Ale to jest takie bardzo mocno zblendowane, bardzo tak? Bardzo mocno zblendowane. Oczywiście też to konsystencja od nas zależy, czujmy takie właśnie zblendowane czy nie, ale najważniejsze w tym wszystkim są przyprawy. Klasyczne polskie przyprawy, czyli majeranek, czomber, lubczyk, mnóstwo tymianku, które dają tę głębię smaku. Także pieprz ziołowy dużo daje. Ja zawsze dodaję sos sojowy, który jest takim smakiem umami. No i wędzona papryka, która kropkę nad i. I takie elementy, z takich elementów możemy stworzyć naprawdę praktycznie cały stół pełen dań roślinnych, ale wigilijnych, jeśli chcemy. No właśnie, to może jest takie zadanie dla nas wszystkich tego roku, żeby przekonać choć jedną osobę do tej kuchni wegetariańskiej, bo jakby szczyt klimatyczny w Katowicach właśnie trwa i doskonale wszyscy sobie zdajemy sprawę, no albo nie zdajemy raczej sprawę z tego, jak bardzo jedzenie mięsa źle wpływa, no nie tylko na nasze zdrowie, ale przede wszystkim na planetę, prawda? Bo wytworzenie 1 kg wołowiny kosztuje potwornie dużo wody na przykład. Ludzie to wypierają, mi się cały czas wydaje i trochę nie dowierzają, że my, że taki mały człowiek swoimi zmianami może mieć taki duży wpływ na całą planetę. A naprawdę w ludziach jest siła, jakbyśmy naprawdę zmienili coś, chociaż z naszych, nie wiem, 7 dni w tygodniu mięsa jedli na przykład 3 razy w tygodniu to mięso, już nie mówię o ograniczeniu, bo wiadomo, że są osoby, które nie chcą ograniczyć, nie umieją, ale chociaż żeby spróbowali właśnie trochę mniej tego jeść, więc
w grupie siła i byśmy na pewno pomogli jakoś naszej planecie. No i swojemu zdrowiu, bo ja czytałam o tym, że ty do wegetarianizmu, do kuchni wegańskiej również doszłaś przez książki, oczywiście jak wielu z nas, profesora Campbella, i czyli to są książki, które po angielsku nazywają się China Study, poświęcone wielkim badaniom, które przeprowadzono w Chinach na ogromnej, kilkudziesięciotysięcznej chyba grupie badanych. To były badania dotyczące właśnie wpływu jedzenia mięsa na, negatywnego wpływu jedzenia mięsa na organizm człowieka, no i bardzo dobrego wpływu diety roślinnej. Niesamowite były dalsze badania także, które pokazywały, że ci sami Azjaci, przeprowadzając się do Europy i żyjąc ich życiem, chorowali tak jak my, czyli to pokazywało, że nie chodzi właśnie o rasę, czy że oni po prostu są mają zdrowsi, jakieś predyspozycje, tak? Tylko po prostu chodziło o ich kulturę i to tak, jak oni się odżywiają. No, ale także te badania dalej już na szczurach doktora Campbella, które pokazały, że prawdopodobnie, bo też wiadomo, że człowiek człowiekiem, a szczur szczurem, to jednak jesteśmy trochę innymi organizmami, ale bardzo podobnymi. Campbell potrafił stopować nowotwór, go zatrzymywać i jakby ograniczając mięso i dodając znowu białko zwierzęce szczurom, po prostu dalej ten nowotwór się szedł do przodu, więc to było niesamowite, że on po prostu mógł tym manipulować. I mnie to bardzo przekonało i stwierdziłam, że nie ryzykuję niczym. Dokładnie. Tym bardziej, że Campbell daje takie 5-3% przyzwolenia na produkty od zwierzęcy. To też fajne jest, bo czasami po prostu no, różne rzeczy się zdarzają i warto, nie wiem, zjeść jajko na Wigilię, żeby się, na Wielkanoc, żeby się podzielić nim z najbliższymi. I ja to uznaję, więc też nie jestem bardzo radykalna, ale wierzę w moc diety roślinnej. Mhm. A twoja nowa książka, jeśli miałabyś ją tak zareklamować w kilku słowach, jest dla kogo, o czym? 4 pory roku, więc właściwie dla każdego. Dla każdego, nie tylko roślinożerców, także mięsożerców, właśnie, żeby wykorzystali ją w swojej kuchni. Jest dla matek, które borykają się z różnymi alergiami swoich dzieci. Jest dla osób początkujących w kuchni, bo właśnie ta kuchnia nie jest wcale trudna. Absolutnie. I także dla tego, który chce jakby zacząć żyć bardziej w zgodzie z naturą, bo w dzisiejszych czasach, w tym pędzie ciągłym, my trochę nie zauważamy nawet dokładnie. Pół roku. Tak, szczerze mówiąc, wchodzimy do marketu i mamy cały czas ten sam zestaw. To wszystko zewsząd. Tak, tak. I ja nawet sama się łapałam na tym, że 5 lat temu nie wiedziałam, kiedy dokładnie co jest, bo ciągle po prostu wszystko jest dostępne. Oczywiście wiadomo, że truskawki to się wie kiedy, tak? Ale inne warzywa... Też teraz też są, jakbyś się uparła. Jakbym się uparła, są, tak? Tylko to są zupełnie inne wartości, inny smak. Tak. A że ja bardzo też bazuję na tym stwierdzeniu, że jeżeli coś jest nawet maksymalnie zdrowe, a nie smakuje, to nie jest jedzenie. Jedzenie ma cieszyć, ma sprawiać przyjemność. Dlatego zaczęłam też gotować, bo szukałam takiej kuchni, która jest dobra, jest smaczna, mi smakuje, bo trochę też tworzę pod siebie. Jasne. Są moje smaki, a jednocześnie jest zdrowa. Dlatego też dużo słodyczy, bo jestem słodkie dziewczę, no i bolało mnie zrezygnowanie ze zwykłych słodyczy. No, ale tych słodyczy rzeczywiście można sobie zrobić bardzo dużo, kiedy przyjdzie do twojej nowej książki i naprawdę ja myślę, że powinnyśmy tak trochę ośmielić ludzi, żeby się nie bali, po pierwsze w ogóle eksperymentować w kuchni, sięgać po te rzeczy ze świetnych książek kucharskich, które teraz wychodzą, pisanych przez polskich autorów, a po drugie, żeby czasem troszeczkę się otwarli, nie? Tak. I tak wpuścili trochę świeżego powietrza. Ja mam wrażenie właśnie, że tą blokadą nie jest to, że ktoś nie umie gotować, albo że nie stać go na te produkty, bo... O, kasza droga, kasza strasznie nie tak, jest, prawda? Tak, w porównaniu szczerze do produktów od zwierzęcych, które są mięso czy dobrej jakości, no oczywiście, właśnie. Ma zupełnie wyższą cenę i też łatwiej się, szybciej się psuje, więc, tak. Jak kupić na przykład więcej kaszy, to nie ma się ryzyko, że po prostu coś się z nią stanie, tak. Może mieć ją przez miesiące. Więc wcale nie jest droga i największą blokadą jest właśnie myślenie. I to widzę na warsztatach kulinarnych, ludzie przychodzą, patrzą, co będą robić i to przerażenie w oczach. Czy oni wyjdą przed 12 w nocy z tych warsztatów? Ja się uśmiecham, mówię, to spokojnie, za dwie godziny będziemy jedli. No niemożliwe. Kończy się tak, że po 2 godzinach mamy 8 dań gotowych, siedzimy, jemy i widzę tą zmianę w oczach.
zmianę myślenia, tak. otwarcie, tego czasem po prostu trzeba pokazać, bo mówić można, ale jak ktoś po prostu komuś poda i pokaże, że to jest takie łatwe, to zupełnie inaczej człowiek na to patrzy, bo to jest, bo mówienie jest nienamacalne. Trzeba spróbować. Tak, tak, jak niewierny Tomasz, jak się mówi. Zapraszamy do kuchni, zapraszamy do księgarni przede wszystkim, ale zapraszamy też na twoje warsztaty. Pod jakim adresem ciebie szukamy? Trutejs Hunters, to jest blog, który prowadzę, lub po prostu Łowcy Smaków, książka i już klikamy. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Wzajemnie, wzajemnie. Dużo roślinnych, wigilijnych rzeczy. Smacznego.